Dola, piękna kobieta, siostra przełożona szpitala personów i Baumany. Bo Dola mieszkała w byłej sali operacyjnej laryngologii chyba. Wiesz, szyba na całą ścianę i macha do mnie, żebym ja wszedł na górę. Ale siostra przełożona była osobą, jak mnie woła, to ja już idę niby do domu. I ona mnie wciąga do środka. Mało tego, to stawia mnie przy biurku. Marek, wstrzyknę ci morfinę, będziemy się kochać. Ja mówię, a mnie strach od razu opada. Więc staję przy tym biurku, trzymam się za biurko, a ona do mnie ciach i dwa santi morfiny. Ale ja nic nie czuję, na morfinę nie reaguję, ja to wiedziałem od przedtem. To ona mówi, Marek, połóż się ze mną tutaj na tapczanie, będziemy się pieścić. No ja się położyłem na tapczanie, ale mam takiego stracha i to ciało jest takie białe i to jest coś tak pięknego. Ta wielka szopa pięknych, złocistych włosów, cycki jak balony, a ja pierwszy raz coś takiego widzę, strach mnie opada, myślę sobie, jak tu uciekać stąd. Była łaskawa, wypuściła mnie, ale takiego ciała nie widać. To jest raz taki widok, jest raz na całe życie.